Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o fantastycznym suplemencie, który wpłynie po prostu na to, że gubimy tkankę tłuszczową w tempie błyskawicznym. Mam nadzieję, że czujecie tutaj ironię z mojej strony. Ten film powstał tak naprawdę, bo na moją skrzynkę wpada coraz więcej reklam, a powiedziałabym nawet spamu, dotyczącego BHB, czyli egzogennych ciał ketonowych i tego ich fantastycznego bodajże wpływu na redukcję wagi. Rozwiejemy sobie to, powiemy, czy na pewno to działa, w jaki sposób działa BHB i dla kogo może ono być korzystne. Zapraszam! Ketoza staje się w Polsce coraz bardziej i bardziej popularna i myślę, że to świetnie, ale też rynek różnych ketoproduktów rośnie i to w sumie też świetnie, natomiast wiadomo, że pośród tych fantastycznych produktów mogą się też znaleźć takie czarne owce i właśnie mam wrażenie, że taką czarną owcą zaczyna się stawać BHB, a przynajmniej w kontekście odchudzania. Ja dostałam już kilka, jak nie kilkanaście, tylko że mój antyspam na mailu działa dość dobrze, ale dostałam trochę takich reklam. Pokażę Wam nawet kilka, bo chcę je z Wami omówić właśnie w kontekście BHB, czyli beta-hydroksymaślanu. Co to są egzogenne ciała ketonowe? Co to jest ten suplement BHB egzogenny? Są to właśnie estry bądź sole kwasów tłuszczowych, czyli właśnie te ciała ketonowe, które my, będąc w stanie ketozy, wytwarzamy w naszej wątrobie, tutaj w postaci sztucznej, jakby wytworzone w laboratorium. Czyli jest to ciało ketonowe rzeczywiście, ale dostarczane z zewnątrz, dlatego egzogenne. I ono może mieć swoje zastosowanie, natomiast według mnie to, że to jest fantastyczny suplement na odchudzanie, jest totalną bzdurą. Przejdźmy sobie teraz do tych reklam dwóch. Pokażę Wam dwie, które trafiły na moją skrzynkę, być może na Wasze również. Keto Expert, skuteczność potwierdzona przez lekarzy, oczywiście bestseller 2019-2021, jakby żeby inaczej. Rewolucyjny sposób na schudnięcie w oparciu o dietę keto. To jest w ogóle chyba jakiś Google Translate, który nie dał rady, bo to nawet nie do końca jest po polsku, ale pomijając ten fakt, jakby wizualny i inny tej reklamy, tylko skupiając się na merytoryce. Rozpocząć aktywne spalanie tłuszczu bezpośrednio po podaniu. No tak, rzeczywiście po podaniu tych egzogennych ciał ketonowych spalamy, tylko że nie tłuszcz nasz wewnętrzny, który chcielibyśmy spalać, no tylko te egzogenne ciała ketonowe, bo podaliśmy sobie właśnie źródło energii, z którą nasz organizm musi sobie poradzić. Jest to bardzo szybkie źródło energii, preferowane bardzo często paliwo, dlatego w pierwszej kolejności nasz organizm zacznie właśnie spalać to egzogenne BHB, te ciała ketonowe. I pod kątem redukcji wagi, jak być może tak pod kątem logicznym już czujecie, tak naprawdę, no to skoro my sobie dostarczyliśmy właśnie energii, to spalamy tą energię, a nie nasze własne zapasy. Więc wręcz spożywanie egzogennego BHB może tak naprawdę spowolnić redukcję tkanki tłuszczowej, no bo musimy zużyć najpierw to, co sobie z zewnątrz dostarczyliśmy. Dodatkowo pod kątem naszego cukru i naszej glikemii, na przykład dla osób, które czytają taką reklamę, nie są w ogóle w ketozie i kupują sobie BHB i suplementują, to również ich organizm zacznie korzystać z tego BHB, jakoś je przetwarzać, spalać. Może po części też wydalać, bo jakby nie umie tego robić efektywnie, natomiast będzie to preferencyjne ponad glukozą. I to nie jest dobre, bo wtedy jakby procesy właśnie spalania glukozy w naszym organizmie zostają zahamowane. I to też tak naprawdę może wręcz sprzyjać nabieraniu, a na pewno nie spalaniu tkanki tłuszczowej. Więc moim zdaniem no, ten argument jest po prostu od razu na minus i nie jest to dobra sprawa. Ale lecimy dalej. Walczy z najbardziej szkodliwym tłuszczem, trzewnym. Nie wiem w ogóle skąd oni to wzięli, no ale pewnie dla niektórych dobrze brzmi. Utrata masy ciała bez ćwiczeń.
No to jakby jest kolejna według mnie po prostu bzdura. Zaraz Wam jeszcze powiem o aspekcie treningowym. No i światowy bestseller żywności, zamów już dziś, oczywiście 50% zniżki. Także super, pani jest szczuplutka i w ogóle wszystko wygląda pięknie. Ale ta druga reklama, którą Wam chcę pokazać, jest chyba jeszcze większą bzdurą. Profesjonalny program oczywiście komfortowego zrzucenia wagi. Ketoza powoduje głód węglowodanowy w komórkach. No okej, okay, tutaj... No, nie do końca jest to głód, ale jakby powiedzmy, że po części tutaj mają jakąś tam rację. I dla energii ciało zaczyna rozkładać tłuszcz z wytworzeniem dużej ilości keto BHB. No tak, no z wytworzeniem zaczyna rozkładać tłuszcz i rzeczywiście jak wchodzimy w ketozę, to wytwarzamy ciała ketonowe. Natomiast to keto BHB, czyli ten suplement, który oni proponują, zapobiega ponownemu odkładaniu się tłuszczu. Dzięki temu zaoszczędzasz wagę nawet po ukończeniu kursu keto diet, a tu jeszcze kurs dorzucili jakiś, wow. Słuchajcie, no również ciała ketonowe, egzogenne nie mają żadnego potwierdzonego naukowo wpływu na to, że jak będziemy je spożywać, to nie będzie nam się odkładała tkanka tłuszczowa. Więc to są bzdury. I ja uważam, że ciała ketonowe mogą mieć zastosowanie, ale nie polecam tego jako suplementu wspomagającego odchudzanie. No dobra, to komu one mogą pomóc? Jeżeli są osoby, które potrzebują być jakby mieć wysoki poziom ciał ketonowych, na przykład ze względów zdrowotnych, potrzebują pozostawać w ketozie klinicznej, jeżeli mają wysoki poziom BHB, to na przykład nie mają ataków padaczki, to wtedy rzeczywiście terapeutycznie egzogenne ciała ketonowe mogą jak najbardziej się sprawdzić. Pierwsze zastosowanie. Drugie zastosowanie u osób, które mają problem z wejściem w ketozę, nieraz jakby tylko nie, moim zdaniem nie od razu, tylko jeżeli pojawia się problem, rzeczywiście po tygodniu czy po dwóch dalej nie mamy tej mocy, to można spróbować zasuplementować sobie egzogenne ciała ketonowe i być może one nam pomogą jakby wejść w tą ketozę szybciej, ale to nie znaczy szybciej chudnąć, po prostu wejść w stan ketozy, ketoadaptacja. To jest co innego niż odchudzanie. Więc to też jest jakby taki rodzaj... sposób podania tych ciał ketonowych, które może zadziałać. Natomiast ja tego jakby nie polecam wszystkim, którzy rozpoczynają ketoadaptację, bo uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Zdecydowanie lepiej, jak nasz organizm sam wytwarza te ciała ketonowe, kiedy wątroba je wytwarza, produkuje i my z nich korzystamy, niż jeżeli podajemy sobie to z zewnątrz. Tak jak już mówiłam, BHB jest dobrym źródłem energii, jest to też dobre źródło energii dla naszego mózgu, dlatego jeżeli chcemy poczuć taki przypływ właśnie energii, czy to pod kątem kognitywnym, czy też innym, to rzeczywiście te ciała ketonowe mogą się sprawdzić, jeżeli jesteśmy w stanie ketozy, bo jeżeli nie, to uważam, że nie ma sensu suplementować BHB w tym kierunku, żeby sobie podnieść jakąś pracę mózgu, musimy najpierw być zaadaptowani. Ale jeżeli rzeczywiście chcesz to potraktować jako taki wspomagacz, który dodaje Ci energii, dodaje Ci siły, poprawia może być może Twoją koncentrację, to również może mieć swoje zastosowanie w takim wypadku. I właśnie pod kątem siły. Treningi wydolnościowe, treningi intensywne, długotrwałe. W takich treningach również BHB może się sprawdzić u sportowców. I to co ciekawe, badania jakby też nie pokazują tego jednoznacznie, ale wskazują w tym kierunku, że zarówno osoby będące w ketozie, jak i nie będące w ketozie, właśnie trenujące intensywnie, mogą korzystać z tego BHB na plus. I to są takie zastosowania moim zdaniem BHB, które mają sens i naprawdę reklamowanie tego suplementu jako wspomagającego odchudzanie jest dużym nadużyciem. I co więcej, z 2021 roku jest takie badanie, które Wam podlinkuję. Tam przez 6 tygodni u osób z otyłością czy nadwagą, już nie pamiętam, zastosowano właśnie 3 rodzaje żywienia. Było to dieta ketogeniczna bez suplementacji BHB, dieta ketogeniczna z suplementacją BHB i dieta niskotłuszczowa. Tylko że wszystkie te 3 rodzaje żywienia były z obniżoną kaloryką, czyli 75% u tych osób. Co się okazało? Jakby to badanie jest szersze, podlinkuję Wam, więc możecie sobie poczytać. Natomiast
To, co ważne, to badanie akurat pokazało, że osoby na diecie ketogenicznej bez suplementacji BHB i z suplementacją BHB schudły tyle samo. Czyli ta suplementacja BHB nie miała wpływu na utratę tkanki tłuszczowej, przynajmniej w tym 6-tygodniowym okresie czasu. Natomiast no, to też potwierdzają jakby moje doświadczenia, moja logika i to jakby co też jakby eksperci, którym rzeczywiście warto ufać, mówią na temat BHB. Pamiętajcie też o tym, że BHB jest dość nowym suplementem na rynku i nie zawsze dobrej jakości. W smaku też niektóre są naprawdę niezbyt fajne, więc tutaj też warto sprawdzić po prostu no, pod swoim kątem. Ja powiem Wam szczerze, na ten moment żadnego jakiegoś polskiego suplementu z egzogennymi ciałami ketonowymi chyba tak w 100% nie mogę Wam polecić, bo jeszcze nie przetestowałam niczego, co bym uważała, że jest super ekstra. Ale nie twierdzę też, że takich suplementów nie ma, także jeżeli Wy macie jakieś swoje, które się u Was sprawdziły, to możecie dać znać w komentarzach oczywiście, a jeżeli w ogóle Wam się na przykład to nie sprawdziło i chcecie się podzielić swoimi opiniami o BHB, czy o coś zapytać, to zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach. To tyle w temacie BHB. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!